Łababababaj. Siemano wam wszystkim wyznawcy, słuchajcie. Wiem, że mam wyrąbane oczy, bo jest powód tego, że jestem wyrąbany. Chciałbym wam pokrótce opowiedzieć moją historię, która się mi wydarzyła wczoraj, która trwa aż do dzisiaj. Więc pokrótce, nie? Wczoraj skończyłem moją służbę, mojego shifta, nie? Około 7:30 rano. Poszedłem do domu, pojechałem rowerem, bo nie mam samochodu. Wróciłem koło 8 do domu. No i lecę do chaty, do Polski. Do chaty. Poleciałem do chaty, nie? 8 godzina, oczywiście siadam jeszcze szybciutko, skleiłem ostatniego vloga, więc była 9. O 9 położyłem się do łóżeczka. O 2:30 miałem pociąg, bo nie mam samochodu. Pociąg z Felka do Ipswich, ponieważ w Ipswich czekał na mnie autobus, który zabiera mnie do Stansted. Mnie zabiera. Więc dobra, nie, ustawiłem budzik na 12:30, mówię, godzina półtora, nie, powinno mi wystarczyć, nie. Przespałem się może 2,5 godziny, nie, po całej, zrobiłem 14,5 godziny w ogóle w pracy, nie. Budzę się o 12:30, szybciutko obiad, szybciutko, szybciutko, spakowanie, szybciutko, szybciutko, wszystko szybciutko, na piechotkę 15 minut do przystanku PKP angielskiego, czyli Railway. Wpadam, akurat spotkałem kolegę Andrzeja, pozdro Andrzej, jeśli oglądasz. Andrzej mi mówi, że jedzie akurat do Ipswich i mnie podwiezie, czyli ominąłem. Super fajnie ominąłem, kurde, płatność 5 funtów za dojazd z Fellingstone do Ipswich, który jest zaledwie 20 km od odległość, tak? No. Dobra, jestem o 15 na Ipswich, na przystanku, zadowolony, no bo autobus dopiero o 16, czyli godzina czasu. Odpocząłem, spędziłem czas na ławce, leżąc, kurde, i tam robiąc. Nic, przyjechał autobus, pakuję się w autobus, jadę na Stansted, jestem na Stansted, tak jak planowo miał być, o 17:30, czyli półtora godziny jazdy, jestem na Stansted, wchodzę na Stansted, przechodzę przez bramki, wszystko fajnie, przechodzę przez te wszystkie kurde pierdoły, przez te perfumy, proponują mi oczywiście whisky, żeby kupić, proponują mi wszystko, nie, proponują mi perfumy, proponują mi tamto, siamto, patrzę na rozkład jazdy, bo tam jest rozkład jazdy, na rozkładzie jazdy mówi mi, bo samolot leciał, miał lecieć o 19:00, już pokazują mi, że jest spóźnienie jednogodzinne. Jedna godzina spóźnienia, czyli że pokażą dopiero bramki, bo tam pokazują bramki, o której mają pokazać bramki. Pokażą bramki o 19:15, a wylot o 19:00. Dobra, nie ma sprawy, normalna rzecz, czasami się zdarza, nie? Idę na bramki, o 19:15 pokazuje mi, że mam iść na te bramki, idę na te bramki, dochodzę do tych bramek, pokazuje, że mi na bramkę 46, wchodzę na bramkę 46, a tam samolot leci do Wilna, nie do Berlina, Schönefeld. Wszyscy kurde nie wiedzą, o co chodzi, no ale wyświetla propozycja, że jest tam, ma być na tym 46, czyli mówię, aha, jeszcze jeden samolot, który ma pan polecieć, on poleci, a zaraz postawią samolot do Berlina. Mija kurde godzinka, jest już godzina 19:00, na wyświetlaczach pokazuje się, że przekierowanie do bramki 50. Dobra, idziemy na bramkę 50, miał być już o 19:15, już godzina prawie 20:00, nie, samolotu nie ma, dobra, samolot podjechał, nie, wpuszczają wszystkich, wsiadamy sobie do samolotu, siedzimy w samolocie, 20:30, siedzę w samolocie, mówię, no dobra, kapitan mówi, że za chwileczkę, bo jest małe coś tam opóźnienie, bo pogoda, bo sroda, bo oni byli w Hiszpanii, z Hiszpanii lecieli do Francji, z Francji lecieli do Paryża, dobra, do Paryża nie jest daleko z Francji, jak jest daleko od Paryża do Francji, napiszcie w komentarzu, nieważne. Godzina już 9:00 się zbliża, kapitan mówi, proszę państwa, przepraszamy za utrudnienia, ale tam nie ma pompy, nie ma kurde kto załadować bagaży, zaraz serwis przyjedzie, naziemny, bo oczywiście naziemny serwis to jest zwany serwis, który jest na ziemi, który ten co pakuje to wszystko do samolotu i pierdoły. Godzina 9:00,
pilot, kurde, mówi nam pan pilot bardzo fajnym głosem, że dobra, good news, zaraz będziemy lecieć, za 15 minut nas wszystko załadują, godzina 9:15, czyli już opóźnienia 2 godziny i 15 minut. Po 10 minutach pan ma mówi przez głośnik, że no przepraszamy, bo koło Berlina, bo ja do Berlina latam, koło Berlina jest zła pogoda, ale było już dużo lotów odwołanych dzisiaj, ale my na pewno polecimy. Jeszcze poczekamy tylko 50 minut. Tylko 50 minut. Dobra, poczekamy 50 minut. Siedzę 15 minut, po 20 minutach pilot mówi niestety, sorry, ale lot został odwołany. Godzina prawie 22, ja na Stansted, wszyscy na Stansted, 300 osób z samolotu, wypierdziela się z tego samolotu i biegiem leci do serwisu Ryanaira, tak? Oczywiście dostaję zaraz wiadomość, SMS od Ryanaira, bo Ryanair jest świetny, dostaję SMS-a, że niestety nasz lot został odwołany. Ja o tym już oczywiście wiem. I Ryanair w tym SMS-ie mi mówi, że jeśli chcę, no to mogę sobie przekierować lot, wchodząc na linka, wysłali mi linka, przekierować sobie lot lub zmienić na inny lot innego czasu, innego dnia. Oczywiście wchodzę na pierdzielonego linka, nie, a link jest zablokowany. Próbuję się dodzwonić do Ryanaira, gdzie normalnie odbierają mi wszystko, telefony są zablokowane. Wszystko jest zablokowane. Ryanair po prostu robi tak, że jak są opóźnienia, to kurwa wszystko wyłącza. I się nie da dzwonić nigdzie. Idę, kurde, biegnę za tymi wszystkimi ludźmi, co tam biegną, kurde, w panice. Nie, no rzeczywiście biegną, bo biegną do docelowego miejsca, do wspaniałego miejsca, jakim jest serwis desk, czyli, kurde, biurko, kurde, serwisu Ryanaira. I co napotykam, kurde, kolejkę 300-osobową. Bo to nie tylko, nawet 400-osobową, bo to nie tylko Ryanair, ten lot do Berlina się skończył, ale i inne loty były opóźnione i wszyscy chcieli wytłumaczenia. Wszedłem od razu na stronę, 22, mówię, 15, już jest w nocy, prawie nie, ciemno, zjebany, kurwa, wkurwiony, nie, bo spałem 3 godziny po nocce, mówię, no dobra, już myślałem, że o tej godzinie w ogóle będę w Berlinie, nie, i będę już zasiadał do mojego samochodu i leciał do mojej, kurde, do mojej chaty, kurde, do mojej żony, do dzieciaczków, a tu, kurwa, dupa, kolejka 400 ludzi. No to więc, kurde, patrzę na internet, patrzę sobie na ten, jak to się mówi, na aplikację Ryanaira, nie? I widzę, że te loty to już, kurde, a jest piątek, zaznaczam, jest piąteczek, nie? Wszystkie loty w sobotę, w niedzielę już zarąbane, bo wszystkich tych ludzi zaczęli przetransformowywać, wiecie, przesuwać na loty poprzednie. Przesunęli ich na loty poprzednie, do poniedziałku wszystko zaprute do Berlina, nie ma do poniedziałku, po prostu do poniedziałku nie ma, rozumiecie, jest piąteczek, kurwa, 22, nie ma do poniedziałku żadnych lotów, ja lecę, jestem umówiony, mam swoje rzeczy, kupiłem bilet na autobus, kurde, mój samochód stoi w Berlinie na lotnisku, płacę, kurwa, za to hajs, żeby on tam, kurde, stał i żeby powietrze schodziło z opon. Ugrzęzłem, nie, co robić, nie? No dobra, nie? Patrzę, ja oprócz Berlina mogę jeszcze polecieć do Poznania, ponieważ Poznań też jest, kurde, w podobnej odległości niż Berlin od mojego miasta, gdzie mieszkam, czyli że do Berlina i do Poznania mam podobną odległość. Dobra, do Poznania patrzę, jest na następny dzień, kurde, do Poznania lot za 11, za 70 funtów. O 11 godzinie mówię, dobra, prześpię się na lotnisku, gdzieś tam coś tam, jakieś piwko, i jutro rano wstanę, kurde, i o 11 lecę. Oczywiście, nie? Ale przede mną 400, kurde, osób w kolejce stoi. Żeby dowiedzieć się tylko tego, że jak dojdą już na koniec tej kolejki, żeby się dowiedzieć, że sorry, ale nie ma lotów jutro, no bo nie ma lotów jutro, bo już wszystko jest przesunięte. I o to, żeby się dowiedzieć, że dadzą mi hotel. Gratis, w sensie, że taki, nie gratis, tylko że w sensie tym, że aha, spóźnił się lot, no to zapewnimy wam hotel. Tylko cholera, tam jest 400 ludzi, a są tylko dwa hotele wokół, kurde, tego całego airportu Stansted, więc sorry, tam jest 400 pokoi? Nawet podzielić to na pół, bo rodzina, dobra, wszyscy się prześpią na jednym łóżku, czterech na jednym łóżku? Kurde, mówię też, mówię, zaraz się to skończy też, tak? 10 osób, 20, 50 osób i już nie będzie nawet hoteli. Masakra, nie? Masakra, nie? Zrelaksowany, wyszedłem z kolejki, bo nie ma po co czekać, nie? Zobaczyłem lot na niedzielę, oczywiście na niedzielę lot. Do Poznania, 77 funtów, mówię, kurde, pierdziele, biorę, nie? No wziąłem, ponieważ gdybym nie wziął, to za godzinę już by on też zniknął, bo jak sprawdziłem zaraz na początku, to był lot na następny dzień o 11 rano, w sobotę,
a zniknął po 30 minutach, bo już ktoś go wziął. Czyli następne loty w niedzielę i w poniedziałek też zaraz będą wzięte, nie? Bo opóźnienie jest całkowite. Całkowite opóźnienie, zrypanie lotów, nie? Wziąłem ten lot, zabukowałem, wylazłem z tej kolejki. Godzina 1:20, mówię, zrezygnowany. Schodzę na dół, bo w tym Stansted jest tak, że się na dół schodzi i tam jest baza tego National Express autobusów, które rozwożą we wszystkie strony Anglii. I akurat kobieta mówi, i mówi tak ślicznym głosem przez megafon, mówi tak: autobus do Ipswich odjeżdża za 10 minut, nie? No i kurde, Piotrek mówi, dobra, biorę ten autobus, pierdzielę, jadę do Ipswich, bo to Ipswich to w moją stronę, do Fellingstone. A jak już z Fellingstone, to już jak już będę w Ipswich, to już bliżej domu, kurwa, pokoju. To się dostanę, nie? No i wziąłem ten autobus, zabuliłem znowu 25 funtów. Już walić te kurwa ceny i o co chodzi. Czyli kurde, 77 plus 25, już 100 w plecy. Dojechałem, no ale jestem w Ipswich o godzinie 2, a pociąg, autobus, cokolwiek do Felka, który jest oddalony 20 km, dopiero o 6 rano, nie? Na szczęście ten cały autobus zatrzymuje się koło klub jest Unit 17, to jest taki fajny klub, nie? No wiecie, angielski dyskoteka, nie? Patrzę w pizdu na jebanych kurwa Angolii, nie? I nie tylko, kurde, Chińczyków, Amerykanów, kurde, im Portugalców i Litwinów. Mówię, no mam 2 godziny czekać, co robię, nie? No poszłem do tego klubu. Wypiłem parę piw, parę drinków, slinków, plinków. No i dobra, doczekałem, bo klub był otwarty do 4, nie? 4:00, wyłażę z klubu, pytam się kogokolwiek, jedziecie może do Fellingstone taksówką, może się zrzucimy, pierdoły, nikogo nie znajomego, nikogo z Fellingstone. No to na, jak to się mówi, PKP angielskie, nie? Polazłem na PKP i jak kurde Menel Żul zaraz... Przepraszam Menel i Żul i nie obrażam ich. Po prostu zasnąłem na ławce, położyłem się na ławce, która jest specjalnie są kurde takie pachoły zrobione, że tylko na dupę jest miejsce, żeby nikt nie leżał. Wsadziłem nogi w te pachoły, kurde, tu talię, zmieściłem się, kurde, usnąłem, nie? Budzę się o 5 rano, świt. Kurde, jeszcze godzina do tego autobusu, do tego pociągu, nie? Kupiłem bilet, bo już otworzyli, a w ogóle wszystko zamknięte, nie? Nie można nawet wejść do środka, się ogrzać, ani nic. Dobrze, że mam bluzę z moim kapturem i słuchawki do uszu, więc nie wiało mi w uszy. Wszedłem. No i kupiłem bilet, godzina jeszcze czekania, z nerwem takim, łaziłem, spacerowałem naokoło. Na dyskotece oczywiście parę piw, to już kac puszcz, to już nawet kac już mnie złapał, kac przed kurde kacem, nie? 6:00, przyjechał wagon, nie? Wpieprzyłem się w ten wagon. Dojechałem tym wagonem do Ipswich, do Felka. W Felku byłem za 27:00 i jest za 20 teraz, jest teraz 8:00, nie? I tak siedzę i wam nagrywam i mówię wam, jakie to jest popierdzielone te kurde podróżowanie, nie? To się nie da, nie? Coś się zrypie, to się nie da, nie? Myślałem, chociaż miałem małą nadzieję, trzymali nas w samolocie, sorry, jestem zmęczony, mówię, że skończyłem nockę, nic nie spałem, nic, chyba tam kimnąłem tylko na tej ławce. Nie wiem, co chciałem mówić, bo to na żywca idzie, bez cięcia będzie. Polazłem na ten kurde, mówię, trzymali nas tam 2,5 godziny w tym samolocie, nie? Ludzie to małpy, nie? Ludzie to są małpy. Nic nie było, zero zagrożenia. Latają, biegają po tym samolocie, pytają się, udowadniają sobie. Mówią, bo tam kurde kolega leci, kurde skądś, oni jadą na wesele. Kogo to kurwa obchodzi? Lećcie do tego Berlina w końcu, sobie myślę, nie? Lećcie w końcu do tego Berlina. Ale tak z drugiej strony, nie, oczywiście, ja sobie myślałem, bo taki kurde mi się selfish włączył, nie, taki moje ja chcę tylko mieć najlepiej i wszyscy niech mają najgorzej. Ale co chcę powiedzieć, kurde, przerąbane dla tych wszystkich ludzi, nie, dla tych wszystkich ludzi, co tam byli. Ja spotkałem później na hole, jak żeśmy już wyszli, kobieta 70 lat z córką prawdopodobnie, która miała już też prawie 50, nie, i z mężem, zszokowani, nie, zero angielskiego, zero nic.
nic nie wiedzieli. Kurde, oni byli w szoku, nie? Ja latam tym raz w tygodniu przynajmniej, nie? Już wiem, opanowane mam. Tu jest to, tu jest tu, tu jest tamto, w razie W, to tamto i siamto, nie? Ale co chcę powiedzieć, przynajmniej miałem nadzieję, siedziałem w tym samolocie, że miałem nadzieję, że tak jak kurde kiedyś mi się zdarzyło, że ten Berlin rzeczywiście jest jakiś kurwa atmosferze, że tam ciągle coś kurde jest, nawet w lato wieje, albo piździ, albo śnieg pada i że tam przeważnie jest tak, że nie można wylądować. Ale sobie myślałem w duchu, dobra, chociaż wyleć i wyląduj w Szczecinie, bo tak było poprzednim razem, że leciałem i nie wylądowałem w Berlinie, bo pogoda, to wylądowaliśmy w Szczecinie. Raz leciałem, nie wylądowaliśmy w Berlinie, bo była pogoda, wylądowaliśmy w Hanowerze, żeby tam wylądować, nie, w tej dupie, chociaż. Dupa nawet nie wystartował mnie. Podziękowali nam po 2,5 godziny. Wyszliśmy i tak. Samochód w Berlinie, betadryna stoi na parkingu, nie? Money, money, money. Lecą, nie? Dobra, dobrze jest tak, bo zadzwoniłem do żony, mówię, bierz kuzyna, zapierdzielaj, kulczyki zapasowe wiszą na haczyku, zabierz mi ten samochód. No i dobra, i teraz jest sobota rano, nie? Sobota rano. Dobrze, że sobota, szczerze mówiąc. Pójdę się w końcu, może prześpię, nie? Odpocznę. Bo nie spałem chyba z 80 godzin. Prześpię się, nie? Wieczór jest, może odwiedzę kogoś z moich starych znajomych angielskich, bo nigdy nie mam czasu ich odwiedzić, więc odwiedzę może jakichś ludzi dzisiaj. Pójdę gdzieś i tam, a może i tu. Jutro i w niedzielę mam ten lot wieczorem do Poznania, o któreś tam. Ale o to chodzi, że ta pierdzielona pogoda się w ogóle nie zmienia, kurde. No patrzcie, jak jest nade mną, nie? Jest poranek, jest 8 rano. Co chcę powiedzieć, o co w ogóle tu nawiązuję, nie? Mam dosyć tego pierdolonego kombinowania, nie? Naprawdę dosyć, nie? Kończę to chyba, kończę te kombinowanie, w sensie te loty, nie? Ta wyspa jest ograniczona tym, że trzeba albo wylecieć, albo wypłynąć statkiem stąd, nie? Albo przejechać tunelem, tak? Pociągiem, pod wodą, nie? Ale samolot jest taka najszybsza opcja, nie? I najlepsza, nie? Kurwa, jeszcze deszcz zaczął padać w pizdu, no to dzisiaj, kurwa, jest jakaś katastrofa maksymalna, nie? No. Żeby wyjechać. Jest człowiek tu uwięziony na tej wyspie, nie? Na tej wyspie angielskiej, nie? Wszystko mi zjebało, nie? Wszystko mi zrypało, nie? Wczoraj, jutro, dzisiaj, kurwa, już miałem się obudzić, szczerze mówiąc, teraz i pakować się w samochód, dzieciaki, żonę i lecieć, kurde, nad morze. Bo tam Bartas czeka, już tam jest i mieliśmy mieć dwa piękne dni nad morzem. Parne, duszne, pogodowe, nieważne. Się spotkać, dupa, wszystko pierdolło, wszystko się zrypało. Sobota dzisiaj do przespania, jutro niedziela i jutro lecę. I znowu, kurde, bilet na autobus, znowu, kurde, jadę na Stansted, znowu się przepierdalam przez te bramki, znowu idę, patrzę na ludzi, znowu się napierdzielam z hałataństwem, znowu, kurde, może być, może odwołają, a może i nie. A może nie odwołają i wyląduję w Szczecinie. Taka krótka historia Piotrka, nie? Słuchajcie, wyznawcy, kochani, trzymajcie się, nie? Naprawdę. Kombinujmy jak możemy, nie? Ale jak już się nie da kombinować, to pierdolmy to, nie? Ja chyba to pierdolę, nie? Co wy o tym myślicie? W komentarzach proszę mi dawać wszystkie znaki i nieznaki. Co myślicie o tym i jak ogólnie o tym też macie na to widzenie? Bo ja mam już dość. Na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam, cześć! Życie BMiarzy nie jest łatwe. Ciągle trzeba się trzymać na baczności.